Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl/tchnienie-grozy. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Dziwne przygody Sherlocka Holmesa. 15. Rzut oka wstecz. W końcu listopada Holmes i ja, w wieczór ciemny i dżdżysty, siedzieliśmy przy kominku w naszej bawialni na Baker Street. Mój przyjaciel był w wybornym humorze i skorzystałem z tego, aby go wybadać o nieznane mi dotychczas szczegóły prawy Baskervilla. Sir Henryk i dr Mortimer bawili w Londynie, gotując się do dalekiej podróży, która miała wzmocnić nerwy baroneta. Cała ta sprawa była jasną i prosto z punktu widzenia rzekomego Stapletona, mówił Holmes w odpowiedzi na moje pytanie. Dla nas zaś, którzyśmy nie znali jego pobudek i celów, wydawała się tajemniczą i zawiłą. Znajdziesz moje poglądy pod literą B w moich aktach kryminalnych. Wolałbym, żebyś mi to opowiedział żywym słowem. Dobrze, ale nie ręczę za dokładność. Pamięć może mnie mylić. Otóż moje badania wykryły, że portret rodzinny nas nie zawiódł. Ten łotr był synem Rogera Baskerville, młodszego brata Sir Karola. Przywędrował do Ameryki z bardzo złą reputacją. Ożenił się tam z Beryl Garcia, najpiękniejszą kobietą w Costa Rica, a sprzeniewewrzywszy znaczną sumę z publicznych funduszów, zmienił nazwisko na Vandeleur, uciekł do Anglii i założył szkołę dla chłopców w Yorkshire. Do obrania tego zawodu skłoniła go znajomość zawarta w drodze powrotnej z nauczycielem suchotnikiem, niejakim Fraserem. Weszli w spółkę. Dopóki Fraser żył, szkoła szła dobrze i prowadzona była z poczuciem obywatelskich obowiązków, ale po jego śmierci zyskała jak najgorszą opinię, aż wreszcie okryła się hańbą. Vandeleur uznał za stosowne zmienić nazwisko. Jako Stapleton, z resztkami ukradzionych pieniędzy, z pięknymi zbiorami entomologicznymi, przesiedlił się do Anglii Południowej. Muzeum Brytyjskie objaśniło mnie, że był powagą na polu owadoznawstwa. Odkrył dużo gatunków, które noszą nazwisko Vandeleur. Ten nikczemnik zbadał zapewne swoje stosunki rodzinne i dowiedział się, że jedno tylko życie ludzkie stoi pomiędzy nim a olbrzymią fortuną. Przypuszczam, że w chwili osiedlania się w Devonshire nie miał jeszcze wytyczonego jasno planu, lecz że od początku żywił złe zamiary. Świadczy o tym fakt, iż żonę swą podawał jako siostrę. Widocznie miał już wtedy projekt użycia jej jako narzędzia, choć nie wiedział jeszcze, jakimi drogami dojdzie do celu. Przede wszystkim postarał się osiąść jak najbliżej siedziby swych przodków, powtórę, nawiązać przyjazny stosunek z Sir Karolem Baskervillem oraz z jego sąsiadami. Baronet opowiedział mu sam o psie prześladującym ich ród i zgotował tym sobie śmierć okropną. Stapleton, gdyż tak go będę nazywał w dalszym ciągu, wiedział, że Sir Karol ma wadę serca i że gwałtowne wstrząśnienie może go zabić. Wiedział też, że jest przesądny i że wierzy w tę legendę.
Nikczemnik poznał od razu, jaką może stąd korzyść osiągnąć. Obmyślił dla baroneta śmierć niezawodną, za którą nikt nie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności. Przeprowadził swój plan bardzo zręcznie. Zwyczajny łotr byłby użył psa rozjuszonego. On nadał mu jeszcze pozory piekielnej bestii. Kupił najdziksze i największe psisko, jakie mógł dostać u handlarzy Ross and Mangles w Londynie. Przywiódł go do stacji North Devon, odległej od Baskerville Hall, i nadłożył ogromny kawał drogi, idąc łąką i moczarami, aby go nikt nie spostrzegł. Wpierw wynalazł dla niego schronienie w Grimpenmire i tam go od razu wprowadził. Trzymał go na łańcuchu i czekał sposobności, ale niełatwo było ją znaleźć. Stary baronet nie wychodził nigdy za obręb pałacu po zachodzie słońca. Kilkakrotnie Stapleton czyhał na niego z psem, lecz bezskutecznie. Wtedy to okoliczni włościanie widzieli ogromne psisko, co spowodowało wskrzeszenie legendy. Stapleton miał nadzieję, że jego żona zdoła doprowadzić Sir Carola do zguby, lecz natrafił na niespodziewany opór. Nie chciała rozkochiwać starego dżentelmena. Ani groźby, ani nawet kije nie zdołały jej skłonić do tak niecnego wspólnictwa. Stapleton musiał działać sam. Pomogła mu dobroczynność Sir Carola. Zacny starzec, zwiedziony pozorami, polubił Stapletona i za jego pośrednictwem świadczył dużo dobrego, między innymi pani Laurze Lyon. Stapleton poznał ją przypadkowo, zainteresował się niby jej losem i wzbudził współczucie w litościwym sercu baroneta, że zaś potrafił zyskiwać względy kobiety i przedstawił się jako kawaler, wkrótce zdobył nie tylko zaufanie, lecz i serce pięknej Laury. Dawał jej też do zrozumienia, że się z nią ożeni, jeśli ona rozwiedzie się z mężem. Usłyszawszy, że Sir Carol z porady doktora Mortimera zamierza opuścić Baskerville Hall, postanowił działać bezzwłocznie w obawie, aby ofiara nie wysunęła się z jego szponów. Skłonił zatem panią Lyon do napisania listu, w którym błagała baroneta o przybycie do furtki ogrodowej w przeddzień jego wyjazdu do Londynu. Następnie odradził jej stawić się na miejscu umówionym. Wracając wieczorem z Combe Tracey, spuścił psa z łańcucha, posmarował go fosforem i przyprowadził do furtki, wiedząc, że stary gentleman zjawi się przy niej od strony pałacu. Pies, poszczuty przez swego pana, przeskoczył przez furtkę i ścigał biednego baroneta. Ten uciekał aleją wiązów, wołając o pomoc. Pies biegł trawnikiem, baronet aleją żwirową, dlatego pozostały tylko ślady jego kroków. Widząc, że leży bez ruchu, pies zbliżył się zapewne, obwąchał go, a gdy poczuł, że już nie żyje, zawrócił się. Stapleton przywołał go, odprowadził do prowizorycznej budy w Grimpenmire i uwiązał znowu na łańcuchu. Śmierć Sir Carola pozostała niewyjaśniona. Władze policyjne łamały sobie głowę nad jej przyczyną. Okolica była w strachu, wreszcie oddano sprawę w nasze ręce. Rozumiesz, piekielny podstęp tego łotra. Tak się urządził, że nie można było znaleźć śladów zbrodni ani wytoczyć procesu mordercy. Jedyny jego wspólnik zdradzić go nie mógł. Obie kobiety wplątane w tę sprawę, pani Stapleton i pani Laura Lyon, miały pewne podejrzenia. Miss Stapleton wiedziała nawet o złych zamiarach męża względem Sir Carola, a także o istnieniu psa. Miss Lyon nie miała wprawdzie pojęcia ani o jednym, ani o drugim, lecz zastanowiło ją, że śmierć starego dżentelmena wynikła o godzinie wyznaczonej na spotkanie z nią. Obie kobiety znajdowały się jednak pod wpływem tego łotra. Nie miał powodu obawiać się zdrady z ich strony. Pierwsza część szatańskiego zadania była spełniona, pozostawała druga, trudniejsza. Stapleton mógł na razie nie wiedzieć o istnieniu spadkobiercy w Kanadzie. Bądź co bądź, dowiedział się o tym wkrótce po śmierci Sir Carola od swego przyjaciela doktora Mortimera, który go też uwiadomił o przybyciu Sir Henryka. Pierwszą myślą Stapletona było zapewne zgładzić go ze świata w Londynie.
Stracił zaufanie do żony od chwili, gdy nie chciała mu pomagać w zastawianiu sideł na syr Karola. Bał się jednak zostawić ją samą na dłuższy czas, dlatego wziął ją ze sobą do Londynu. Doszedłem, że zamieszkali w hotelu Maxborough przy Craven Street. Stapleton zamykał żonę na klucz, a sam, przyprawiwszy brodę dla niepoznaki, śledził każdy krok doktora Mortimera. Jeździł za nim na Baker Street, a następnie na dworzec i do hotelu Northumberland. Żona domyślała się jego planów, lecz obawiała się ostrzec upatrzoną ofiarę. Gdyby list wpadł w ręce Stapletona, jej własne życie byłoby w niebezpieczeństwie. Jak wiemy, wpadła na myśl wycięcia z gazety słów, którymi ostrzegała baroneta. List doszedł rąk baroneta i był pierwszą zapowiedzią niebezpieczeństwa. Stapleton postarał się obudzić Sir Henryka, aby w razie danym wyzyskać węch psa i wprowadzić go na trop ofiary. Posługacz hotelowy dostarczył mu obuwia za hojną, pewnie opłatą, lecz pierwszy but wykradziony był nowy. Stapleton kazał go podrzucić i dostał drugi, noszony. Ten drobny fakt wprowadził mnie od razu na pomysł, że prześladowca Sir Henryka chce użyć psa do swych celów. Nazajutrz baronet przybył tutaj. Stapleton śledził go w dorożce. Sądząc z tego, że mnie znał i wiedział, gdzie mieszkam, gotów jestem przypuścić, że już poprzednio miał powody obawiać się mojej działalności wywiadowczej i że nie był nowicjuszem na polu zbrodni. W ciągu 3 lat ostatnich okradziono w Devonshire 4 dwory. W żadnym wypadku złoczyńcy zostali ujęci. Wreszcie, w maju roku bieżącego zrabowano Folkestone Court, przy czym został zabity służący, który pierwszy dostrzegł zamaskowanego złodzieja. Mógłbym ręczyć, że był nim Stapleton, który w ten sposób zasilał swe fundusze. Mieliśmy dowód jego bezczelności, w tym, że podał moje nazwisko dorożkarzowi. Zrozumiał wtedy, iż go śledzę i że nie będzie mógł spełnić swych zamiarów w Londynie. Powrócił do Devonshire i oczekiwał tam przybycia baroneta. Przepraszam cię, rzekłem. Czy mógłbyś mi wyjaśnić, kto żywił psa podczas pobytu Stapletona w Londynie? Ważna to kwestia, odparł. Zastanawiałem się nad nią i doszedłem do przekonania, że Stapleton miał wspólnika. W Merripit House był stary lokaj Antoni. Wiem, że pozostawał u niego w służbie co najmniej lat kilka, bo widziano go za czasów, gdy Stapleton był kierownikiem szkoły w Yorkshire. Ten człowiek musiał wiedzieć, że Beryl jest żoną, nie siostrą jego pana. Po zamachu na Sir Henryka Antoni zniknął bez śladu. Otóż to imię rzadkie w Anglii, jest bardzo pospolite w Hiszpanii i w Ameryce Hiszpańskiej. Ów służący, również jak i pani Stapleton, mówił po angielsku płynnie, lecz z akcentem miękkim, południowym. Widziałem sam Antoniego idącego do Grimpenmire ścieżką wytyczoną przez Stapletona. Zapewne ten, podczas jego nieobecności, żywił psa, choć zapewne nie wiedział, do jakiego celu jest przeznaczony. Teraz słówko o mojej działalności w czasie, gdyś przebywał z Sir Henrykiem w Baskerville Hall. Pamiętasz może, jak oglądając papier, na którym były przyklejone słowa wycięte z Timesa, badałem znak wodny. Trzymałem wtedy papier przy oczach. Otóż zaleciała mnie subtelna woń białego jaśminu. Jest 75 gatunków perfum, które każdy detektyw powinien rozróżniać. Wiele wypadków zależy od szybkiego poznawania perfum. Jaśmin naprowadził mnie na domysł, że list został przesłany przez kobietę. Już wtedy moje podejrzenia zwróciły się ku Stapletonom. Wiedziałem więc o istnieniu psa i miejscu zamieszkania mordercy, zanim wyruszyliście do Devonshire. Postanowiłem śledzić Stapletona. Oczywiście, nie mógłbym tego dokonać, przebywając z wami, albowiem Łotr miałby się na baczności. Zwiodłem wszystkich, nie wyłączając ciebie, i zjawiłem się potajemnie. Wówczas sądziliście wszyscy, że bawię w Londynie. Ukrywałem się przeważnie w Combe Tracey, chroniąc się w jaskini na moczarach, tylko wtedy, gdy moja obecność na polu działania była niezbędna. Cartwright w przebraniu chłopca wiejskiego oddawał mi znaczne usługi. Dostarczał mi pożywienia i czystej bielizny, podczas gdym ja śledził Stapletona. On śledził ciebie, także wiedziałem o każdym twoim kroku.
Mówiłem ci już, że twoje raporty dochodziły mnie szybko. Odsyłano mi je natychmiast z Baker Street do Coombe Tracey. Przydały mi się bardzo, zwłaszcza biografia Stapletona. Pomogła mi ona wykryć jego tożsamość i stosunek do pięknej towarzyszki. Sprawa powikłała się przez ucieczkę więźnia Seldona i jego porozumienie się z Barrymorami. I tę zawiłość rozplątałeś, choć ja doszedłem do tego samego wyniku na mocy własnych spostrzeżeń. W chwili, gdyż mnie znalazł na moczarach, miałem już w ręku wszystkie nici spisku, lecz nie posiadałem materiału dowodowego, z którym mógłbym stanąć przed sądem. Nawet zamach na Sir Henryka, który skończył się śmiercią Seldona, nieszczęsnego więźnia, nie mógł nam pomóc do wykazania zbrodniczości Stapletona. Nie było innej rady, jak go schwytać na gorącym uczynku, a w tym celu musiałem użyć Sir Henryka z narażeniem jego nerwów. Przyznaję, że moja w tym wina. Trzeba było poprowadzić sprawę inaczej i oszczędzić naszemu klientowi tej przykrości, ale nie mogłem przewidzieć, że ten łotr posmaruje psa siarką i że owej nocy będzie mgła, dzięki czemu Sir Henryk nie mógł widzieć z oddali czworonożnego sprzymierzeńca Stapletona, który wyskoczył znienacka i przestraszył tego odważnego człowieka. Zresztą dr Mortimer i wezwani specjaliści upewniają, że nasz przyjaciel powróci niebawem do równowagi i że odzyska spokój ducha, zachwiany nie tylko tym wypadkiem, lecz i sercowym zawodem. Pozostaje mi już tylko zaznaczyć rolę pani Stapleton. Mąż wywierał na nią wpływ demoniczny. Nie wiadomo, czy go bardziej kochała, czy też się bała. Bądź co bądź, słuchała go niewolniczo, stawiając mu opór wtedy tylko, gdy chciał ją zmusić do wspólnictwa zbrodni. Pragnęła ostrzec Sir Henryka bez narażania męża. Próbowała kilkakrotnie, lecz bezskutecznie. Stapleton był zdolny do zazdrości, widząc, że baronet zaleca się do jego żony, choć to leżało w jego zamiarach, nie mógł jednak powstrzymać się od gwałtownego wybuchu. Opamiętawszy się, udawał, że sprzyja rodzącemu się uczuciu, zapraszał Sir Henryka do Merripit House w nadziei, że wcześniej czy później nadarzy się sposobność wciągnięcia go w zasadzkę. Nagle, w dniu oznaczonym na zamach, żona opowiedziała się przeciwko niemu. Do uszu jej doszła wieść o nagłej śmierci zbiegłego więźnia na moczarach, a że wiedziała, iż pies trzymany jest tam na uwięzi, domyśliła się, jaką śmierć Stapleton gotuje Sir Henrykowi, tym bardziej, gdy mąż przyprowadził psa i zamknął go w oficynie. Owego wieczora, przed przybyciem Sir Henryka na obiad, wśród małżonków wynikła sprzeczka. Beryl nazwała męża zbrodniarzem, rozwścieczony, chcąc ją dotknąć boleśnie, oznajmił jej, że kocha inną. To brutalne wyznanie zerwało ostatnie pęta łączące ją z nędznikiem i wznieciło w jej sercu nienawiść i pragnienie zemsty. On spostrzegł tę zmianę i obawiając się, aby go nie zdradziła, uwiązał ją do słupa i zamknął na klucz. Pewien był, że po dokonanej zbrodni, gdy cała okolica przypisywać będzie śmierć Sir Henryka przekleństwu, ciążące na jego rodzie, on, Stapleton, zręcznym kłamstwem i pochlebstwem zdoła odzyskać uczucie swej żony, skłonić ją do milczenia i do przyjęcia faktów dokonanych. Na tym polu spotkałby go zawód niewątpliwy. Kobieta, w której żyłach płynie krew hiszpańska, nie zapomina podobnej urazy. Oto i wszystko, co wiem o tej ciekawej sprawie. Jedno tylko pozostaje do wyjaśnienia. W jaki sposób Stapleton doszedł do sukcesji? Byłby wyjaśnił, dlaczego tak długo zamieszkiwał w pobliżu Baskerville Hall pod przybranym nazwiskiem. W jaki sposób byłby się upomniał o spadek bez zwrócenia podejrzeń? Pani Stapleton zeznaje, iż jej mąż miał w tym względzie kilka projektów. Aby upomnieć się o sukcesję z Ameryki Południowej i tam dowieść swej tożsamości i uzyskać fortunę, nie przyjeżdżając do Anglii. Albo dostarczyć jakiemu wspólnikowi potrzebnych legitymacji i za jego pośrednictwem spadek otrzymać. Albo prowadzić sam sprawę na miejscu, lecz pod inną postacią zewnętrzną, w takim przebraniu, ażeby nikt poznać go nie mógł. Znając go, jestem pewien, że wybrnąłby z tych trudności. A teraz, mój drogi, dość już o tej sprawie. Kosztowała nas niemało trudu. Zasłużyliśmy na rozrywkę.
Dziś dają hugonotów. Wziąłem lożę. Czyś słyszał kiedy Reszków? Ubierzemy się zaraz i przed widowiskiem pojedziemy na obiad do pierwszorzędnej restauracji. Dobrze? Tłumaczyła Eugenia Żmijewska. Muzyka Nikodem Kluczyński i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.